Siemanko widzowie, ja jestem Sedok. Dawno się z wami nie widziałem na odcinku. Dzisiaj pooceniamy sobie wasze grafiki z mojego Discorda, na którego zapraszam. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem. Byłoby mi mega, mega miło. I zapraszam was serdecznie do oglądania. Dobra, najpierw sobie sprawdzę, kiedy ostatnio był odcinek z oceniania grafik i chyba to było to. I na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na tym banerze. Dobra, dotarłem na moment, w którym to oceniałem poprzednią grafikę. Czekajcie, tylko sobie zasłonię, bo będzie mnie prześwietlać. O, jest ok. No i teraz tak, to ocenialiśmy. Polokot, Sedok to Cox. No dobra. Ocenimy coś innego. Danioski wysłał tutaj trzy grafiki, baner i dwie miniaturki. No to ocenimy sobie na szybko tą miniaturkę. Za dużo według mnie jest tutaj efektów. W sensie fajny był zamysł. Nie dałbym tutaj powielonej warstwy tego napisu, tylko po prostu dałbym na przykład jakiś cień. I inaczej bym to wszystko rozmieścił. Kolory są spoko, ale no coś za dużo tutaj tego i czcionka według mnie nie pasuje. Ale zamysł był spoko, więc tyle bym poprawił. Co do baneru, to chyba, że taki masz styl, no to okej. Co do baneru, to też mi się tak średnio podoba ten napis. Jest on widoczny, ale nie podoba mi się zbytnio ta obramówka, ten cień. I ta postać jest prawie niewidoczna, ponieważ tutaj ten kolor pomarańczowy z czerwonym się zlewa. No i to bym na pewno też poprawił, ale widać, że jakieś tam pomysły masz i to się szanuje. Wiem, że też dawno odcinka nie było z oceniania grafik, więc stwierdziłem, że sobie zrobimy. Zapraszam do mojego Discorda. Jak mówiłem na początku, gdy będzie aparat, to już wstępy będą z aparatu, czyli prawdopodobnie w piątek. Napiszcie, czy chcecie jakiś konkurs może na moje urodziny, czyli 1 kwietnia. Będzie pewnie live 24 godziny, jeśli się uda. A z moim najlepszym internetem. Zobaczymy. Delayed user, nie wiem kto to jest. Nie ma on żadnych u mnie tutaj ról ani tak dalej, więc może to pomińmy. Shadow, regulamin. Tak samo, dałbym inny layer style. Oraz tutaj dałbym jeszcze cień do tego, aby ładnie to wyglądało. Efekty może bym trochę zablurował albo rozmył poruszeniem lub wiatrem. No ale zamysł był spoko. I coś bym jeszcze na górze dał, było tak trochę ciemno. Same on sad. Nie wiem, czy to nie jest template, więc tutaj nie będę oceniał. Punkit. Punkit grafika. Grafika, awatar spoko. Miniaturka, przepraszam. Miniaturka spoko. Była to chyba świąteczna, tak mi się wydaje. No to jesteśmy mega do tyłu, jak dzisiaj jest 18, a to było w grudniu. No trudno, no trudno. Ładna miniaturka, podoba mi się, nic bym nie zmieniał. Następnie tutaj awatar. Jezus, banner, co ja mówię. Kolejny banner. Wszystko fajnie, napis ok. Tylko te social media z tej strony nie pasują z prawej. Trochę bym przyciemnił to. To spoko wygląda, no w porządku, tylko trochę bym jeszcze musiał się zastanowić, jakby to rozmieścić, te social media. A tak poza tym też wszystko gicik. Miniaturka najlepsza na świecie, z moją najlepszą miną. Danku, szukasz grafika. Za mało się tu dzieje. W sensie, ja bym na pewno dał kolor tła, na przykład żółty, taki przyciemniony. Inaczej trochę bym rozmieścił tego Photoshopa lub dał na niego jakiś tam cień. Zmniejszyłbym go. Może bym dał coś na napis, jakoś go wykrzywił po tymi efektami, które są dostępne w Photoshopie. Na pewno bym to zmienił, ale jak na taką prostą miniaturkę, no to nie jest źle. Jedyne do czego bym się doczepił, to tło i jakieś efekty. Kleja. Nie wiem, czy to jest specjalnie taki efekt, że jest tu takie zaokrąglenie na tą ramkę, ale średnio mi się to podoba. Tak samo font, nie dałbym obrysu, tylko cień. Na znak zapytania dałbym jakiś layer style i na przykład go powielił gdzieś tutaj. Mikołaja również dałbym cień. No i tło jest tak rozmyte,
Tło jest nawet ok, ale tutaj z tekstem, z czcionką i z cieniami bym się pobawił. Batuś. To Batuś tutaj no, dużo bym poprawił. Jeśli ktoś z was nie ogarnia miniaturek lub po prostu się uczy, to macie pełno poradników, chociażby na moim kanale, jak zrobić baner, awatar i tak dalej, więc możecie sobie wpadnąć i tam dużo fajnych rzeczy się możecie dowiedzieć. Budzik. Jeśli to jest twoje budzik, to mega sztos, podoba mi się, jeśli nie, jeśli to jest template, no to z przykrością muszę stwierdzić, że nie fajne, jak ktoś wam po prostu kradnie pracę. Jeśli sam robiłeś, to mega, mega fajny efekt ci wyszedł. Tak samo jak mówiłem poprzednio, kleja w miniaturce to do zmiany. Fan Pankita, Merry Christmas. Fajne, aczkolwiek nie wiem, czy sam to robiłeś. Ale tutaj przyjemny font i fajnie jest to dopasowane. Więc tutaj naprawdę spoko grafika. A to jestem ja w różowych włosach. Może kiedyś się przefarbujemy, będziemy jak Freeze. Zobaczymy. Teraz grafika pana Uj 3. Nie będę tego mówił, bo to główny kanał. Na pewno, znaczy fajny zamysł, podoba mi się. Ale font, czcionka, layer style do wywalenia. Te efekty tutaj, zakończenia mi się nie podobają. Jakiś kolor tła z tyłu, render większy, napis z boku albo podzielony. No i wydaje mi się, że byłoby w porządku. Następnie kleja. Kleja tak samo jak mówiłem wcześniej z miniaturkami. No poprawiłbym to. Yuka, Yukubanga. Spoko banner, tylko tutaj coś te efekty. Coś efekty, tutaj jakieś białe widzę. Ta flara bym dał na przykład ją też gdzieś tu na dole i trochę zmniejszył krycie. Jeszcze jakieś efekty z tyłu, może social media. I ta postać ma takie białe kropki tutaj, więc to bym na pewno też zmienił. Ale banner jest naprawdę spoko. No ta miniaturka akurat mi nie siedzi. Napis mi nie siedzi. I no to jest miniaturka z CS-a 1.6 chyba, to można byłoby tak ją zrobić, ale tak samo obramówka, elipsa mi też nie siedzi. No poprawiłbym to. Ocenimy sobie jeszcze tak kilka rzeczy do tak 12 minut, żeby było. No i w sumie będziemy kończyć i kolejny odcinek będzie na pewno za tydzień, z oceniania też. Może będzie więcej odcinków, ponieważ będę miał teraz aparat, może jakieś vlogi albo odcinki też z komputera. Zobaczymy. Więc tak, Karo. Tu tak samo, fajnie jest frizz wycięty, ale te włosy bym na przykład zmazał gumką, dał cień czarny na niego i jakiś layer style z paczek na YouTube, jest ich pełno. Tak samo cień na elipsę, tą obramówkę bym ustawił na przezroczystą. No i w sumie to chyba tyle, fajna miniaturka, ale trochę do poprawy. Kleja, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj Yuku, Banga, wszystko fajnie, spoko to wygląda. Fajne są te cienie, światełka, ale tak samo dałbym tu jakiś layer style i no nie wiem, ciężko się ocenia speedarty, miniaturki na speedarta w taki sposób, gdzie jest sam cień i po prostu powielony napis i zmniejszone krycie jego. Jest ok, mogłoby być inaczej, ale jest ok, nie będę się przyczepiał do niczego, no nie ma do czego, jedynie co to może bym lekko krycie zmniejszył cieni i dał jakiś layer style. Kleja, o kleja, tu już jest lepiej. Lepsza miniaturka, no ale tu znowu za dużo jest efektów. No i to powoduje, że wszystko się ze sobą tak trochę zlewa. I to bym na pewno poprawił. Simon Sad. Banner. Nie wiem, czy to jest template, czy nie. Ale banner jest ok. Jeśli byłby tu cień z tyłu, to byłoby mega, mega fajnie. Banner jest ok. Ładny. Ładny, prosty. Wygląda spoko. O. To nie było tematu. Dobra, ocenimy sobie ostatnie grafiki dotąd gdzieś. Dobra, więc tak, już na szybko, Frenzy. Spoko efekt, ale no ale mi się tak średnio podoba, tak szczerze. Jest spoko, ale to zależy jak dla kogo. Fajnie to wygląda, ale to jednak nie mój gust jest. Kleja, postać z Fortnite'a. Fajny awatar. Sam robiłeś, w sensie render pewnie jest z neta, ale jeśli sam robiłeś to w tle efekty, to spoko to wygląda. Tutaj też miniaturka jest spoko, jakby jeszcze było rozmycie gaussowskie na te, nie wiem jak to się nazywa, nie chcę tutaj skłamać, nie grałem Fortnite'a. To, nie wiem czy to jest Fortnite'a, nie wiem, ale po prostu dałbym tutaj rozmycie gaussowskie. Ten banner oceniałem już, to był template, niestety myślałem, że to było robione, ale no trudno się mówi. Nie siedzę aż tak w tych template'ach, praktycznie w ogóle nigdy nie miałem template'a. No chyba, że może kiedyś.
Punkit. Ładny baner. Podoba mi się ten baner. Jest spoko. Prosty, ale ładny. Ten dym mi się podoba. Ładny baner. Paweł. Paweł to chyba się wzorował na moim poradniku z Photopea. Wyszło ok, jak na darmowy program, tylko trochę ci chyba palce ucięło. Poza tym większą dałbym twoją postać. No i może jakiś kontrast. No i byłoby spoko, naprawdę. No i ostatnia rzecz, jaką dzisiaj sobie ocenimy, to będzie miniaturka od Yuku Bangi chyba. Zwiastun kanału. Wszystko spoko. Może cień na rendera bym dał. Jest to prosta miniaturka. Nie jest najgorsza, po prostu. Dałbym jeszcze może jakiś inny layer style. Ale jest taka jak na prostą miniaturkę, jest naprawdę spoko. Więc to chyba wszystko w tym odcinku. Takie szybkie ocenianie grafik zrobiłem, co bym poprawił. Jeśli chcecie więcej odcinków, to piszcie, bo no jeszcze sporo z tych wszystkich grafik. Trochę ociągam się z tym nagrywaniem, wiem o tym. Ale widzowie, zapraszam was na mój kanał drugi. Tam też są streamki. Nadal, mimo że na tym są, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, subskrypcji na moim kanale. I jak się zapytacie, czemu tutaj nie ma top donate'ów, to prosta sprawa. Powiem wam na live dzisiaj, jeśli chcecie wiedzieć, ale będą, napiszcie z powrotem. Tak jak mówię, zapraszam na Discorda, na social media i na wszystko, na Instagrama. Ja się z wami żegnam, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, siemka. Consistency.